Oleska 35, to tutaj powstaje ponad 50 mieszkań, które będzie można wynająć, a po kilku lub kilkunastu latach stać się ich właścicielem. Byliśmy w tym miejscu z kamerą blisko rok temu. Okazuje się, że za kilka miesięcy pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić. Tak, istotnie wygląda to już imponująco. Jesteśmy po roku czasu i w zasadzie za dwa miesiące planujemy już oddawać mieszkania przyszłym najemcom i właścicielom. To, co mnie zaintrygowało w Waszej ofercie, to fakt, że mogę mieć połowę pieniędzy i całe mieszkanie. Jak to działa? Jak to działa? Jest to formuła tak zwanego najmu z dojściem do własności, który jest jakby pomysłem autorskim opolskiego TBS-u, byłego prezesa. Jest on, ten system, kontynuowany z dużym powodzeniem. Staram się go utrzymywać, gdyż znajduje odbiór i zainteresowanie ze strony przyszłych najemców. Pozwala to na za ułamkową część, no sporą, bo to prawda za połowę ceny, ale stać się, mieć pewność, że się będzie przyszłym właścicielem mieszkania, jednocześnie w dowolnym, poprzez pewien okres wynajmować mieszkanie, nie będąc jego właścicielem od samego początku. Domyślam się, że jest to propozycja dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej, albo a mają jakiś zasób pieniędzy, albo mają ograniczoną zdolność kredytową, więc dziś mogą wyłożyć połowę sumy, a pozostało, można by było powiedzieć, spłacać w ratach. Tak, istotnie wpisujemy się w pewną niszę rynkową, czyli po zaostrzeniu zasad kredytowania przez banki część osób faktycznie utraciła zdolność kredytową. Poza tym nie wszyscy chcą się kredytować. Współpracując z nami, spłacają nam jakby w ratach to mieszkanie poza pierwszą wpłatą i w zasadzie mają pewność, że to mieszkanie będzie ich. Tutaj klient decyduje, czy będzie chciał się stać właścicielem za 5 czy 15 lat. Minimalnym okresem, przez który musimy wynajmować, to jest 5 lat. I tu też otworzyliśmy tą możliwość przyszłym najemcom, że jeżeli w zależności od sytuacji finansowej, rodzinnej, można po prostu albo po 5 latach już sobie wykupić to mieszkanie na własność, bądź korzystać poprzez formę najmu do 25 lat i wtedy po 25 latach już automatycznie stanie się właścicielem, gdyż w tym okresie całkowicie zostanie spłacony kredyt, który finansował tą inwestycję. Macie małe mieszkania, na przykład dla singli, ale też całkiem spore, 80-metrowe, a to już wystarczające, żeby pomieścić całkiem sporą rodzinę. Tak, bo to są mieszkania nawet do 4 i 5 pokoi. Mamy również do zaoferowania mieszkania z antresolą, z piętrem, więc dwupoziomowe. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na samym początku mogliśmy zaoferować naprawdę ogromną paletę. W tej chwili zostało już dosłownie kilka mieszkań do, nazwijmy to, do sprzedaży. Te, które zostały, to raczej większe mieszkania czy mniejsze? Co dzisiaj się lepiej sprzedaje? Co Opolanie chętniej kupują? Najchętniej i najszybciej zbyt znalazły mieszkania małe. Inwestycyjne, domyślam się. Prawdopodobnie tak. Oraz średnie dla młodych rodzin. Mam jeszcze do zaoferowania kilka tak naprawdę największych, dużych mieszkań. Widzowie pytają nas o to bardzo często, co robić? Czekać z zakupem mieszkania, bo będzie taniej, bo pandemia sprawi, że deweloperzy będą chcieli pozbywać się mieszkań, więc obniżą cenę? Czy może wręcz przeciwnie, zaraz zdarzy się boom i ceny mieszkań pójdą w górę? Co Pan radzi? Trudno jest mi doradzać, ale widzę, że jest jednak ogromne zainteresowanie zakupem mieszkań. Rynek najmu, z racji, że jestem na nim bardzo mocno osadzony, zaczyna przechodzić być może pewne trudności, ale rynek sprzedaży mimo wszystko jest chyba ciągle dalej świetną ucieczką kapitału z banku z racji niskiego oprocentowania i osoby, które mają środki, gdzieś szukają jednak możliwości lokowania tych środków. I szczerze mówiąc, nie widzę jakby tendencji takiej, żeby mieszkanie, ceny mieszkań jako takich miały spaść. Wręcz przeciwnie, mogą pójść w górę. Myślę, że tak, a widzę to najbardziej w tej chwili po ogromnym zainteresowaniu. Osoby, które wcześniej rezerwowały wstępnie, choćby nawet tutaj na inwestycji, mieszkania,
ożywiły się i, że tak powiem, chętnie dopinają i domykają te transakcje. Cena to istotne kryterium dla wielu klientów, nie ma się co czarować. Jak plasuje się Wasza inwestycja na tle innych, bo na pewno macie rozeznanie? Początkowo uważana była za cenę wysoką. W tej chwili uważam, że jest ceną tak naprawdę średnią i rynkową. To jest, zamknęliśmy ceny od 7 do 8200 za metr kwadratowy na gotowo wykończone mieszkania, do oddania do zamieszkania z miejscem parkingowym i komórką lokatorską, co w tej chwili, patrząc na rynek, jest, wydaje mi się, bardzo atrakcyjną propozycją. No właśnie, mieszkania wykończone na gotowo, czyli nie stan deweloperski, tak jak w przypadku wielu deweloperów. Inwestycji, tak, tak. Chociaż deweloperzy też oferują wykończone mieszkania. U nas jest to standardem, czyli wszystkie mieszkania, jakie oddajemy, czy też trzy na wynajem, trzy na wynajem z dojściem do własności, są całkowicie wykończone i wyposażone we wszelkie, że tak powiem, niezbędne elementy, czyli to jest ogrzewanie, parapety, drzwi wewnętrzne, podłogi, kafelki, płytki podłogowe, wszystko jest już wykończone. Praktycznie można przyjść i zacząć mieszkać z dnia na dzień. No ale tutaj ważne zastrzeżenie, nie będziecie nikomu narzucać swojej wizji mieszkania. Przyszły właściciel, najemca ma wpływ na to, jak ono będzie wyglądało. Nie, nie, nie. Współpracujemy z dobrymi, że tak powiem, firmami, które robią nam ewentualne projekty wystroju. Staramy się zaoferować zawsze minimum 3-4 pakiety kolorystyczne, zestawy płytek, drzwi i podłóg. Ale odbywa się to zgodnie z trendami i modowymi, i naprawdę funkcjonalnymi dla mnie mieszkańca. No bo przecież to najważniejsze. Mieszkanie musi nie tylko dobrze wyglądać, ale też po prostu musi być wygodne. Po prostu.